Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, Kanale, którego partnerem oczywiście jest ErgoL.com. Tak więc, jeżeli chcecie zrobić zakupy piłkarskie, koniecznie tam i koniecznie z kodem Koza, który daje 7% zniżki. Zapracam szam serdecznie. No i co? Przechodzimy do naszego świata. Świata, w którym jesteście asystentami, więc mam nadzieję, że oglądacie kolejny odcinek z rzędu, odmeldowując się na dole w komentarzach. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do oceniania filmów pozytywnie jeżeli wam się podobają i pozytywnie, jeśli wam się nie podobają, bo zawsze mogę zmienić się na lepsze. E, robimy oczywiście zmiany już na stałe, e, no bo Busquets żegna się z ławką rezerwowych. E, tutaj pojawi się GoSense e, i na razie tyle tak naprawdę. Akceptujemy te zmiany. No i... Czekamy na to, co dalej przyniesie los. Zatem mamy nominowanych do e, pomocników Gorecka e, ka, e, Kantę. Barella oraz Pedri. Powiem szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby tak wyglądał środek pola e, Toty w 2024. S serio, ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. E, no i co, e, czekamy, słuchajcie, czekamy na to, jak to będzie wyglądało dalej. PZR niestety wygrywa swoje spotkanie, za tym zaledwie jeden punkt przewagi mamy nad Paryżanami, tak czy siak. Nadal, e, to, że jesteśmy w stanie rywalizować z nimi drugi sezon z rzędu po tym, jak objęliśmy PSG to jest moim, e, objęliśmy Monako to jest moim zdaniem gigantyczna rzecz. Meksyk wycofuje swoją propozycję. A gdybym ja teraz chciał zmienić pracę, ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Wydaje mi się, że teraz już tylko najwięksi z największych byliby gotowi zaproponować nam ofertę. A w zasadzie my przyjęlibyśmy tylko oferty od największych z największych. Zatem e, widać, że w lidze włoskiej jest Juventus, e, jest Napoli i Milan. No powiem szczerze, przejęcie Juventusu. Byłoby to coś, co prawda, troszeczkę odbieglibyśmy tutaj od tej kariery Seska Fabregasa, który prawdopodobnie mógłby wrócić do Anglii czy coś w tym stylu. Ale nadal byłaby to na pewno ciekawa rzecz. Słuchajcie, otwiera się okno transferowe to jest istotna informacja. co odchodzi, dziękujemy mu, bo słuchajcie, naprawdę on dał wiele tej drużynie i, i, i trzeba to serio docenić. E, mamy informacje na temat jednego z juniorów, który może zmienić pozycję, zmieniają, no i właśnie w kierunku e, środkowego obrońcy będziemy dalej tego młodzieńca kształtowali. E, no i co? Warto by było zastanowić się, czy chcemy coś zrobić z tą kadrą, czy chcemy ją jakoś uszczuplić. Um, ale po odejściu Busquetsa wydaje mi się, że wygląda to na tyle dobrze, że, że, że jest tak poukładane, że nie widzę potrzeby. Um, oczywiście, no tutaj jakieś takie handelki tymi młodymi i tak dalej, no ale to jest co innego e, i tutaj mamy troszeczkę inne podejście. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja kontraktowa. E, czy komuś kończy się umowa? I powiem szczerze, no wydaje mi się, że warto dać tutaj wyraźny sygnał niektórym, z którymi chcemy kontynuować współpracę. No i tym, z którymi do końca Na mnie jest po drodze Ja bardzo chętnie chciałbym, żeby na dłużej Został z nami jeszcze Luke Bakio Rotacyjny, dwa lata Fajna pensja z perspektywy klubu Super i myślę, że on jest zadowolony Że jesteśmy chętni Z nim przedłużyć współpracę Jeżeli chodzi o Mbabu, Ja Cenię sobie tego zawodnika i chciałbym, żeby on z nami został. Liczby też są po jego stronie, bo to jest poziom ok. To jest gościu, którego już nauczyliśmy też trochę grać na, boku, na środku obrony. Więc to jest piłkarz, który moim zdaniem jest ważnym elementem tej drużyny i chce, żeby z nami został. Przedłuża kontrakt o dodatkowy rok piękna sprawa, no bo teraz dwa lata, więc super. Hradecki. Powiem szczerze, jest zbyt stary, żebym chciał teraz mu cokolwiek proponować. Jest zadowolony ze swojej sytuacji finansowej, więc na razie fin zostaje na tych warunkach. Majecki to jest piłkarz, który po oknie transferowym wyląduje na liście transferowej, bo to nie jest nasz przyszły numer jeden. A my teraz musimy wierzyć w to, że nasz numer dwa jest przyszłym numerem jeden. I niestety z Polakiem... No tak to nie wygląda. E, dalej, Wisam Mnieder na razie sobie tutaj spokojnie zostaje na tym kontrakcie, na którym jest. On chciałby tylko odgrać więcej, ale poza tym e, sytuacja w jego przypadku jest naprawdę, naprawdę super i też sprawdza się jako ten rezerwowy napastnik. E, no jeżeli chodzi o dalszych zawodników, no to co? Jest tutaj Diatta. I powiem szczerze, to jest piłkarz, którego jestem najmniej pewny, bo Diatta, moim zdaniem nie wygląda w tej rywalizacji z innymi jakoś szokująco dobrze. Weźmy sobie tutaj zawodników ofensywnych i tak. ale oczywiście to nie jest ta pozycja. Badu, to jest w sumie ta pozycja 3 Odjatta. 9 goli, 1 asysta, 7-2. 4 gole, 3 asysty, 6-7. 18 spotkań. 21 spotkań. A tu oczekujemy też goli od tych zawodników. Oni też muszą strzelać. Musaba, tu trzeba powiedzieć, że się chłop opuścił w tym sezonie, choć oceny nie najgorsze, to nie wygląda tak dobrze. Dla porównania do... Boże, do... Do Di, Luke Bacchio 13 spotkań, 6,9 średnia ocen, czyli lepiej niż Diatta, ale tych spotkań też mniej, więc e, ciężko to oceniać. Z drugiej jednak strony patrzymy na Belga, no i Bramek, e, Bramek prawie tyle samo, no oczywiście Asyst tutaj mniej. E, dalej mamy Czerkiego, no i widzimy, to jest bezpośredni rywal Diatty, 7,0 średnia ocen, e, tyle samo, przepraszam, no w zasadzie tyle samo, bo w kanadyjskiej by wyszło identycznie, nie? E, no więc Czerki tutaj pokazuje, że, że to powinno być jego miejsce i wydaje mi się, że tu naprawdę diatta może być tym, którego będziemy chcieli wymienić na kogoś innego, dlatego nie przedłużamy z nim umowy i dodatkowo Czerki wskakuje w to miejsce. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała sytuacja. E, zobaczymy, jak to dalej się poukłada. W dodatku, powiem szczerze, ja osobiście no, rozważam cały czas zakup środkowego obrońcy. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze środki. Budżet transferowy mamy. Przyzwoity. Budżet transferowy mamy taki, że spokojnie możemy sobie pozwolić na topowego środkowego obrońcę. Ehm, no i to jest to, czego potrzebujemy. To jest to, co jest naprawdę ważne, żebyśmy wprowadzili wpr sobie tutaj kogoś, kto rzeczywiście realnie zastąpi Botmana. Bo wydaje się, że to, jak powinniśmy grać. Ehm, to jest ten układ. To jest ten układ. Bez Moriby i to nie jest żaden zarzut do Moriby, ale po prostu powinniśmy grać tak, że tu mamy środkowego obrońcę z prawdziwego zdarzenia. Sangare jako szóstka, jako dodatkowy troszeczkę środkowy obrońca. E, to jest taka trochę dziwna pozycja pomiędzy SPD a SPO, e, ale, no, ale to wydaje się być e, to wydaje się być dobrym pomysłem na to, żeby ściągnąć środkowego obrońcę. Widzimy Diego lineza, Jego zainteresowany nim e, jest klub z Anglii, ale Umówmy się, no my jeżeli chodzi o skrzydła, to jesteśmy teraz naprawdę bardzo spokojni. No i patrząc na środkowych obrońców, no to to jest nasz stały problem. No i zastanawiam się nad tym Lisandro Martinezem, naprawdę, bo, no bo to wydaje się być piłkarz, po którego powinniśmy pójść. Klauzula odstępnego na poziomie 114 milionów. I to jest klauzula, którą trzeba by było... Eee, to jest. To jest informacja. To jest. To, to, to jest klauzula, którą trzeba by było wypełnić, no bo inaczej go nie ściągniemy. Eee, Saliba to nie jest piłkarz na tę pozycje Simakan to nie jest piłkarz na tę pozycje Mamy oczywiście możliwość podpisania kalidu kulibalego. To byłby ciekawy dodatek, ale. Ale w tym momencie my potrzebujemy kogoś bardziej na teraz, bardziej na już. Nie, no, no, no Rudiger jest piłkarzem, który bardzo mnie interesuje, ale to są pieniądze, których on no, nie jest warty tych pieniędzy. Jest Timber i powiem tak, no, tylko że Timber to jest też piłkarz, który dużo lepiej czuje się prawej strony. Kloster ma tak samo. Halstenberg to jest taki zawodnik, który by nam się przydał, ale Halstenberg to jest piłkarz dla nas stanowczo. Za słaby już. Weźmy sobie w takim razie globalną sieć transferową. Zanim to jednak zrobimy, ja chciałbym tu zobaczyć, czy no właśnie, czy ci piłkarze, których na pewno chcemy, są tutaj na liście, bo potrzebujemy, słuchajcie, mieć całą, całą listę bramkarzy, bo w wakacje jeśli zostaniemy w tym klubie potrzebujemy nowego bramkarza zatem e, tutaj chcę mieć całą listę golkiperów, których jesteśmy, wiecie, co do których jesteśmy pewni moim zdaniem najfajniejszym i takim wzmocnieniem najbardziej e, sensownym byłby ten Etienne Green czy Etienne Green e, i powiem szczerze, zastanawiam się czy to nie jest już ruch może nawet na ten sezon żeby sprzedać Majeckiego, gościa tego kupić i go przez pół roku wprowadzać do drużyny w lidze Europy no, powiem szczerze, a on na osiemdziesiątkę trójkę na spokojnie wskoczy. Wydaje mi się, że nawet wyżej, no bo on jest jeszcze młody jak na bramkarza. 24 lata, Majecki ma 25, ale różnica overroly jest gigantyczna. No, chyba zrobimy dwa tego typu transfery, słuchajcie. No, ale na początku, skoro jeśli chodzi o bramkarza, tutaj jesteśmy w jakikolwiek sposób, wiecie, zrobieni już. No, to teraz potrzebujemy przejść tutaj. Usuwamy sobie absolutnie to, no i szukamy po prostu środkowego obrońcy. Ważne, żeby to była żeby to była klasa światowa. Okej, okay. no i to ma być środkowy obrońca. Szkoda, że nie możemy tutaj wybrać nogi, no ale nie możemy, więc więcej nic tutaj nie podziałamy. Od razu wskakuje nam paru zawodników. Między innymi mamy tu Alessio Romagnoliego, ale ja nie jestem jakoś do niego przekonany. Jest tutaj ten Miguel, no ale znów, ja, ja, ja nie jestem fanem tych Ridgenów, więc poszukamy raczej kogoś E, prawdziwego. Mam nadzieję, że uda się e, takowego piłkarza znaleźć. Zobaczmy, czy ci scouti szukają tam, gdzie chcielibyśmy, żeby szukali. E, więc manage scout, relocate scout i e, Francja, ale tam mamy już skauta, więc e, Niemcy, e, więc to jest pierwsza rzecz. Ty jesteś we Włoszech, ty jesteś w Hiszpanii. Ciebie wysyłamy zatem do Francji Bo tamten jeden już był we Francji Ale to dobrze, My, myślę, że taka rotacja nie jest głupia e, Więc tak, to jest Francja To są Włochy, to są Niemcy e, Czyli to będzie Anglia To będzie Anglia, to jest piłkarz To jest zawodnik, który ma e, Przenieść się do Na wyspę, więc Tutaj go wysyłamy to Kto jest na wyspach, przepraszam a, ty jesteś, dobra, no to tamtego nie, nie przerzucamy no dobra, więc e, pracują teraz nad środkowym obrońcą skauci, e, no a my wystawiamy Majeckiego na listę transferową, e, boli mnie to, bo chciałbym bardziej stawiać na tego bramkarza, ale musimy, musimy moim zdaniem podjąć, e, musimy moim zdaniem podjąć taką decyzję, jest ona dużo lepsza dla niego i uważam, że jest ona bardzo dobra dla nas, uważam, że naprawdę to jest Decyzja z wielką korzyścią dla naszej drużyny I ja chcę tego Anglika Chcę tego Anglika, bo on ma największy potencjał Na to, żeby spokojnie Wejść do drużyny Takie jest moje zdanie e, I jest to też taki najbardziej naturalny transfer e, Moim zdaniem, którego Moglibyśmy teraz dokonać A jeżeli okaże się nie wypałem To będzie szansa, wiecie Zawsze, e, zawsze coś te, w tej bramce jeszcze Pomieszać, bo Hradecki daje nam czas Real Sociedad zgłasza się po BADu nie, po prostu nie. To musi być wielki klub. Jeżeli on ma odejść, to musi być. To musi być top topów. E, gramy zatem teraz z e, gramy teraz słuchajcie z, z, z e, Lurią. E, w tym spotkaniu po raz pierwszy od wielu miesięcy chyba wystąpi go sens. Nie, jeszcze nie wystąpi. To jeszcze nie jest ten moment. E, ale chciałbym zobaczyć tutaj, wiecie co? Jedną zmianę zrobimy. Niech ten aler czuje. Że, że tutaj jest konkurencja zatem od pierwszej minuty Benyeder, o jest, zmieniłem go z Badu, no dobra, ale to nie powinno być problemem przegrywamy w tym meczu e, tworząc sobie wiele sytuacji nie strzelając goli, więc to mógł być problem nie spodziewałem się w ogóle por porażki z Lorią. E, nie wiem czy ta zmiana napastników w sensie pozycji mogła mieć tutaj duże znaczenie no na pewno mogła nie pomóc e, widzimy, że Lipski interesuje się Timberem, a Majecki dostaje propozycję z Lazio e, to jest propozycja nie Zła, ale wiecie, co ja bym chciał za niego dyszkę dostać. Bo wiecie, to jest cały czas młody bramkarz. My go cenimy yy, i to jest też ważne, żebyśmy otwarcie o tym mówili, że go cenimy, więc trzeba za niego zapłacić odpowiednio dużo pieniędzy. Yy, zatem czekamy na to, co wydarzy się tutaj dalej. Yy, Musaba dostaje propozycję wypożyczenia, i powiem szczerze, ja się na tę propozycję zgodzę, bo mamy dużo zawodników tam z przodu. On nie zagra już za dużo ko do końca tego sezonu. Tylko oczywiście to ma być e, krótkie wypożyczenie do końca sezonu. Jeżeli się na to zgodzą, ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Problem mam z tym Timberem, ale wydaje się, że Holendra odpuścimy, bo ja potrzebuję zawodnika bardziej do lewej strony i, e, i to trzeba po prostu zaakceptować, że, że, że tutaj przegramy to. E, załamały się negocjacje z Lazio, to ciekawe. E, akceptujemy propozycję Basków i e, tutaj ten transfer dojdzie niebawem do skutku, e, na to, czy znaczy transfer to wypożyczenie dojdzie do skutku. E, gramy teraz z Unger. Majecki dostaje kolejną propozycję. Mógłby zostać we Francji. I Powiem szczerze, ja tutaj porozmawiam e, osobiście i dla niego moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek. Lepszy nawet niż Lazio. E, proponujemy im 10 milionów, czyli to, co dostali od nas e, jako kontrę Włosi. 8700 i procent od sprzedaży... E, powiem tak, to mi się w miarę podoba, ale ja chcę tutaj 900. Jesteśmy dogadani. 8700 wygląda to troszeczkę tak, jakby on miał zawieszoną wartość. Ja jestem jeszcze ciekawy a propos player słapa? czy ja mógłbym wziąć tego młodego? Wiecie co? E, możemy zrobić to tak, ja będę zadowolony. To ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe, że te, te rozmowy nie, nie, nie siadły, ale to nie ma problemu, jakby na, na, na luzaku. Eee, dostajemy raporty, dostajemy propozycje z Arsenalu, z Zabadu. Eee, no i, i nie wiem trochę, jak traktować Arsenal, no bo to jest wielki angielski klub, ale zobaczmy, którzy są w tabeli. Jeżeli Arsenal jest w top 3, to z nimi porozmawiam, ale. 180 milionów to są pieniądze, które ja chcę za Badu. Jeżeli mi tyle dadzą, to, to ja się zgodzę. Ale jeżeli nie są w top 3, to ja nawet nie mam zamiaru z nimi rozmawiać. To jest, jakby, to jest moja taktyka. Chociaż teraz widzę, że mają Konatę, więc ja bym chciał Konatę. No dobra. Arsenal, 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 który jest w tabeli Arsenal? Statystyki, chociaż nie, to w Aderliksach będzie, więc inne ligi. I Premier League jest tu, i Arsenal jest w. No, wydaje mi się, że Badu wam. Ja, jak, jakby ja Badu tego nie zrobię. E, nie wydaje mi się, żeby to był piłkarz na poziom championship, e, więc nie. E, I tym bardziej zastanawia mnie kurczę e, Kona Ty, bo mam wrażenie, że on. Hmm. Hmm. Hmm, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Spokojnie jeszcze czekamy e, na tych paru zawodników, którymi moglibyśmy się zainteresować. E, jest na przykład, słuchajcie, Felix. On wygląda ciekawie, tylko no Felix jest za słaby dla nas, bo to jest 82 maksymalnie, prawda? E, więc tutaj to się raczej nie uda. No nic, spokojnie poczekamy. Już tu paru zawodników mamy, jeżeli chodzi o obrońców, więc, więc easy. Też my nie chcemy ich skautować w sensie takim. Że jeżeli ja będę musiał go skautować, To znaczy, że to nie jest piłkarz na ten poziom eee, Gosens Dobra, wyjdziesz w tym meczu Już tak, ostatni był tak słaby, że Gosens wyjdzie w tym meczu Badu nie wyjdzie za to Tu wyjdzie Luke Bakio. Eee, I tu chciałbym, żeby zagrał sobie eee, Diatta Więc troszeczkę zmian jest Zobaczymy jak one nam wyjdą Czy wyjdą nam na dobre Wyszły Aler, Moder oraz Tiago Strzelają dla nas bramki, więc fajnie że zwyciężamy w tym meczu. To ma dla nas oczywiście um, dużą wartość. Yy, I zobaczmy, co się tutaj będzie działo nam dalej. Musaba, wypożyczone, widzicie, Musaba, nie, nie popełniłem błędu. Jeszcze raz, Musaba, dobrze przeczytałem jego nazwisko, chyba yy, Galatasaray zgłasza się do nas. Słuchajcie, że Galatasaray da nam yy, 10 milionów, powiem tak, robimy tak. Ostatni raz yy, daje 10 milionów. Jeżeli to nie przejdzie, to akceptuję każdą kolejną ofertę. Dobra, tak zróbmy. Moim zdaniem to ma najwięcej sensu. E, to odrzucamy. A po Gosensa zgłasza się Barcelona. I powiem szczerze, ja z Barceloną bardzo chętnie porozmawiam, bo zaraz się może okazać, że ja za 30-letniego Gosensa wyciągnę 50 milionów, bo ja chcę za niego 50 milionów, a płaciliśmy za niego 15 plus koronę, z którego nie byłem zadowolony. Ja wiem, że było dużo spinki w komentarzach z Gosensem e... Moim zdaniem wychodzi na moje. Ale co tam? E... Rozmawiamy z Czawim. Czawi i Fabregas dochodzą do porozumienia. 50 milionów dostajemy za 30-letniego je... 30 Gossensa. Jeżeli uważacie, że zrobiłbym to samo z Guerreiro. To możecie tak uważać, ja mam inne zdanie. E, zatem słuchajcie, mamy to zrobione. E, Gosens zaraz odejdzie. Sosa, który grał cały ten sezon, e, jest, tutaj, e, jest tutaj naszym podstawowym zawodnikiem. Ale otwiera to także potrzebę wzmocnienia tej lewej strony i to trzeba sobie jasno powiedzieć. W tym momencie naprawdę powinniśmy po kogoś pójść. I ja zaraz chyba wiem, po kogo pójdziemy. Na początku jednak jest tu Pongracic. To jest piłkarz, który mnie często interesuje, ale to nie jest ten poziom, e, jakby którego byśmy oczekiwali. Za to Lil ma zawodnika, który nam pasuje doskonale. On nie jest w dobrej formie, ale ja wierzę, że Mohamed Salisu u nas by się odbudował. A on ma wszystko. Jest silny fizycznie, jest lewonożny. No powiem szczerze, no, no to wydaje się być doskonałe rozwiązanie naszej sytuacji. Drogie, acz doskonałe. Jest oczywiście Badashil, którego moglibyśmy chcieć powrócić do Monako, ale zobaczcie na to: Badashil to jest poziom poniżej 80. Eee, to jest poziom poniżej 83. Zobaczymy, czy nie będziemy chcieli, żeby wrócił Badashil, ale raczej nie dostaniemy informacji takiej, jakiej byśmy potrzebowali. Schodźmy sobie niżej, no zobaczmy, zobaczmy, nic nas to nie kosztuje e, przejrzenie tych zawodników. Oczywiście ta psoba byłby ciekawy, no Bastoni to już, to już, to już jest gwiazda i banies. Sensiego mieliśmy w karierach paru. E, Salisu też był w jakiejś karierze, ale słuchajcie, no, jakby ja staram się, żeby ci piłkarze nie byli w karierach w danym roku, a oczywiście będziemy ich powtarzali co FIFA, no bo inaczej by się nie dało prowadzić karier. Gilkunden, no ale nie wyciągniemy go stamtąd, gdzie jest. Szalaj, e, ma bardzo taką minę na tym zdjęciu, nie przekonującą mnie do niego. Axel Zagadu to byłaby ciekawa opcja, bo całkiem młody cały czas jest Francuz. Dialo jest w Milanie. No ten zagadu też mnie kusi i powiem szczerze, ja patrzę na to, ilu obrońców ma Piemonte Calcio i... i wydaje mi się, że warto, żebyśmy tam zajrzeli. Zatem zobaczmy sobie Italię. E, Italii, Italii, Italii. Weźmy sobie Piemonte Calcio właśnie. I zobaczmy, jak to tu wygląda, bo tych obrońców rzeczywiście wydaje się być sporo. Jest tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No tych środkowych obrońców tam jest naprawdę sporo, więc wydaje mi się, że serio moglibyśmy się tutaj e, po któregoś uśmiechnąć. Mamy już dobre kanały, wiecie, zbudowane po transferze Karsdorpa. No, no, ja chętnie, powiem szczerze, ja chętnie bym tego zagadu u nas zobaczył. Zobaczmy go sobie jeszcze na liście tutaj. No, jest trochę podatny na kontuzję. To jest jego jedyna wada, ale, ale serio, Francuza bym chętnie, chętnie do nas sprowadził. No, i może on chciałby także z powrotem we Francji pobyć. No Badashil też by miał sens, ale nie wiem, czy to jest taki moment jego kariery, w którym on chciałby, wiecie, wracać. E, więc no środkowa obrona na pewno jest teraz dla nas e, priorytetem, e, bo, bo na tej lewej radziliśmy sobie bez e, go sensa, kiedy ten był kontuzjowany, prawda? E, no, Badashil jest ciekawy, no ale wydaje się, że najbardziej sensowny jest tutaj ten zagadół. No, wydaje się, że to jest naprawdę najfajniejsza opcja. Jeszcze tutaj patrzę, ale tutaj to wszystko było już znane nam. No, ten Zagadu, no bo... No chyba, że pomyślimy o tym Lisandro Martinezie, ale to jest sto kilkanaście milionów. No ja tego osobiście nie czuję, przyznam szczerze. Więc... Więc moim zdaniem... No powiem szczerze, ten temat Zagadu wydaje się być... Najciekawszy z tych wszystkich zawodników, ale ja na początku wolę zająć się pozycją bramkarza, i to jest to, co e, zrobimy tutaj najpierw. A na obrońcę kupimy sobie jeszcze chwilę czasu, bo jeśli chodzi o bramkarza, ja jestem naprawdę zdecydowany. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj ewentualnie Majeckiego wrzucić jako element tej umowy, na przykład proponując wartość tego zawodnika, plus dołożenie właśnie. E, jeszcze naszego bramkarza. Zobaczymy, co oni na to powiedzą. Majecki ich interesuje, a kwota nie jest dużo większa niż to, co chcielibyśmy im dać. E, więc to mi się podoba. Spokojnie oczywiście podbijemy tutaj do 28. Oni chcą 31,700, więc tutaj widzę, że e, mają chyba, słuchajcie, jakąś inną, wiecie, ma, mają e, jakąś kwotę, którą muszą wypełnić, żeby w księgach wszystko się dobrze amortyzowało. E, no ale spokojnie, spokojnie, może nam się tutaj uda. 31,700, cały czas, bezpiecznie. Nawet im powieka nie, nie drgnie, kiedy tu mówią, ale my doskonale wiemy, że tam się księgowość musi zgadzać, ale może to jakoś naciągną. No i tak też się dzieje, słuchajcie, 29 milionów za nowego bramkarza, który jest parę poziomów wyżej niż obecny, uważam, że to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie. Majecki idzie do klubu, w którym może nawet będzie numerem jeden, ja na to liczę, a my dostajemy gościa, który chce, żeby był naszym podstawowym golkiperem, już za chwilę akceptujemy jego... Yy... Jego rolę w zespole. Kontrakt, oczywiście, pięcioletni, bo on dopiero teraz wchodzi w wiek taki dojrzały dla bramkarza. Brak klauzuli odstępnego. No i nasza propozycja to jest podwojenie po prostu tego, co zarabiasz i w zasadzie zarabiałeś do tej pory. On jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni, zatem mamy w klubie nowego bramkarza, słuchajcie. Bramkarza, który chciałbym, żeby teraz zbierał szlify w lidze Europy. A w Lidze będzie bronił yy, Hradecki. W przyszłym sezonie liczę na to, że Hradecki będzie grał w Lidze Mistrzów. Tamten przejmie Ligę Europy. I tyle. Yy, przepraszam, yy, Ligę Francuską. I tyle. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. I uważam, że naprawdę to jest bardzo dobry transfer. A to, jak dalej będzie układała się ta kariera, jak dalej będą układały się losy nowego bramkarza i całej tej drużyny, przekonacie się oglądając kolejny odcinek.